Questions of a Soviet invasion, no matter how serious, tend to fall on deaf ears here. Solidarity spokesman Janusz Anaskiewicz. Well, you know, for me it's not a practical question, because I think that you know, that would be a speculation without any result as far as our activities are concerned. We have to do what we are doing. By June 1981, the Soviet Party was publicly demanding a harder line in fighting counter-revolution. Zabrzmi paradoksalnie, że ten bunt przeciwko wypaczeniom socjalizmu, jaki powstał w Polsce w 80 roku, był o tyle zwycięstwem socjalizmu, że oparty był o różne przekonania, które w umysłach ludzkich wykształcił socjalizm właśnie. Często przekonania naiwne, to znaczy, że trzeba jak najkrócej pracować, że płace powinny być nie wedle ekonomicznego efektu pracy, a wedle, powiedziałbym, potrzeb, to znaczy, że to jak mnie nie stać na utrzymanie, to znaczy, że takie, jak ja uważam za godziwe, to znaczy, że powinienem zarabiać więcej dalej, że nikt nie powinien górować nade mną. Było hasło bardzo popularne, wszyscy mamy równe żołądki, które, takie same żołądki, które odzwierciedlało w sposób taki bardzo popularny te wszystkie przeświadczenia.